błogosławiony. So you find the one who has the most blessing in his life. Więc znajdź takiego, który jest najbardziej błogosławiony. And you give them money. Dasz mu pieniądze. And you will be blessed. A wtedy ty będziesz błogosławiony. They call it blessing the blessed. Nazywają to błogosławienie błogosławionych. Stuff all through the preaching. Przez całe kazanie, kiedy on mówił, wpychali mu pieniądze. Running from everywhere. Z całego zgromadzenia. Stuffing his pockets with money. Wypychali mu kieszenie pieniędzmi. Because they think he's the most blessed man. Bo uważali, że on jest najbardziej błogosławionym człowiekiem. The next speaker got up. Wstał następny mówca. He said, if you give to the poor, i mówi, jeżeli będziecie dawali biednym, you're foolish. To jesteście głupi. It's unscriptural. To jest niebiblijne. You give to the blessed. Dawajcie błogosławionym. So you can be blessed. Abyście wy mogli być błogosławieni. Don't give any more money to the poor. Nie dawajcie więcej już pieniędzy biednym. Now, there were hundreds there. Były tam setki ludzi. Ministers. Kaznodziejów. Clapping. I bili brawo. And they said, now we're going to run for the money. I mówią, a teraz będziemy czekać na pieniądze. People started running all over the building. I ludzie zaczęli biegać naokoło budynku. And a man was singing. Ktoś śpiewał. Run for the money. Mówi, biegnijcie po pieniądze. The faster you run, the more money you get. Czym szybciej będziesz biegł, to tym więcej pieniędzy dostaniesz. Then the statement was made. A potem padło takie stwierdzenie. The Holy Spirit cannot move in your life. Duch Święty nie może działać w Twoim życiu. He cannot accomplish his work in your life. Nie może dokonać swojego dzieła w Twoim życiu. Until you're prosperous. Dotąd, aż będzie Ci się dobrze powodziło. Now listen to me, please. Słuchajcie uważnie. There are so many new things coming now. Tyle nowych rzeczy teraz przychodzi. So many new doctrines. Tyle nowych nauk. And men getting up said, God told me. I ludzie wstają i mówią, Bóg mi powiedział. Mam nowe widzenie. Ludzie chcą być bogaci, chcą mieć materialne powodzenie. A nigdy nie wystarczy im. I do czego dojdzie? Ta nowa rzecz, która idzie. Mark my words. I zwróćcie uwagę na moje słowa. Not among the Catholic charismatics. Nie wśród charyzmatycznych katolików, ani wśród ewangelicznych charyzmatyków, even some Pentecostals, nawet wśród zielonoświątkowców. There's going to be somebody who is known, quote, a man of God. Będzie ktoś, kto będzie nazwany, no w cudzysłowie, mężem Bożym. He say, God told me, będzie mówił, Bóg mi powiedział, we're to add worship of Mary now. Że teraz musimy dołożyć uwielbienie dla Marii. They're going to be worshiping the Virgin Mary. Będą oddawać cześć Marii. In Pentecostal churches. To będzie w zborach zielonoświątkowych. And what bothers me? Co mnie bardzo niepokoi? I see people from Poland, Croatia, from all over the Balkans go to the United States. Widzę ludzi z Polski, z krajów bałkańskich, no po całych Stanach Zjednoczonych. Because they come to our church. Bo przychodzą też do naszego zboru. And they're looking for some new thing. I szukają czegoś nowego. They go to a charismatic church. Na przykład jadą do kościoła charyzmatycznego. And they see something new. Widzą coś nowego. And that church adopts them. I ten kościół ich adoptuje. And say, this is what you need in Poland. I mówią, tego wam potrzeba w Polsce. And if you want to see God move in your church, jeżeli chcecie oglądać Boże działanie w swoim zborze, to w ten sposób to się robi. Then they send them money. Potem posyłają pieniądze. And then this leaven is in the lump in this church or in Pentecost in Poland. I wtedy ten kwas już wchodzi do kościoła zielonoświątkowego w Polsce. And what concerns me? Co mnie niepokoi? That in some of the nations in Europe, to, że niektóre kraje w Europie, leaders of the Pentecostal movements, liderzy ruchów zielonoświątkowych, are being influenced by it. Ulegają temu wpływowi. I am here to tell you, i chcę wam tu powiedzieć, that that's not the way you have to go. Że to nie jest droga dla was. The Lord, I spoke to the Lord about this. Ja rozmawiałem o tym z Panem. What do you want? Do you want some big wave to come in, an emotional wave? Czy chcesz, aby jakaś wielka fala emocji przelała się? A wave that comes in goes out. Fala, która przychodzi, ona odchodzi. The average lifestyle of these so-called revivals. Przeważnie taki średnie trwałość tych tak zwanych przebudzeń
5 or 6 years. To jest 5 do 6 lat. Then the church dies. Potem kościół umiera. It's gone. Nie ma go. All over the United States. Tak jest po całych Stanach Zjednoczonych. There have been churches like that. I wielu takich zborów. These new movements are splitting churches. Te nowe ruchy dzielą kościoły. Pastors are going into adultery. Pastorzy pogrążają się w cudzołóstwie. Because there's no preaching of holiness. Dlatego, że nie zwiastują uświęcenia. There's no preaching of separation from the world. Nie głoszą oddzielenia od świata. And it's becoming an abomination. I staje się to obrzydliwością. I thank God that I believe that here in Poland. Ja dziękuję Bogu, bo wierzę, że tutaj w Polsce. You are rooted and grounded enough in this Bible. Jesteście na tyle ugruntowani w Biblii. To understand this. Żebyście to zrozumieli. That if it's not in this book. Że jeżeli tego nie ma w tej księdze. It's not the power of the Holy Ghost. To nie pochodzi od Ducha Świętego. It's not to be accepted. Tego nie można przyjmować. It's to be rejected. Ale odrzucić. Amen. I believe that the safeguard against all of this. Ja wierzę, że takim zabezpieczeniem, ochroną przed tym wszystkim is a full understanding of the new covenant. Jest pełne zrozumienie nowego przymierza. You don't have to turn there now, but I want you to begin to study the 8th chapter from 6th to 8th chapter of Hebrews. Nie musicie teraz tego otwierać, ale chciałbym, żebyście przestudiowali sobie od 6 do 8 rozdziału listu do Hebrajczyków. From Hebrews 8 and also Hebrews 10. Również rozdział 10. Let's just look at it for a moment. Because there are two covenants. Bo są dwa przymierza. Now before you turn to it, look this way a moment. Zanim jeszcze otworzycie, to popatrzcie na mnie. What Paul the Apostle is trying to say. Apostoł Paweł próbuje powiedzieć, there are only two ways you can follow the Lord. Że można iść za Panem na dwa różne sposoby. Two ways you can serve God as a minister. Można na dwa sposoby służyć Panu jako kaznodzieja. And you're under one covenant or you're under the other. Jesteś albo pod jednym przymierzem, albo drugim. You're under the old covenant with all its rules and regulations. Albo podlegasz staremu przymierzu ze wszystkimi przepisami i prawami. Or you're under the new covenant. Albo podlegasz nowemu przymierzu, which is the victory of the blood of Jesus Christ. Którym jest zwycięstwo poprzez krew Jezusa Chrystusa. Not of works of human righteousness. Nie przez uczynki własne ciała. Now, everyone in this building, każdy jeden w tym budynku, is serving the Lord under the old or the new covenant. Służy Panu albo według starego, albo nowego przymierza. And before the service is over this morning, zanim skończy się to nabożeństwo dzisiejsze, I hope you'll understand which covenant you're under. Mam nadzieję, że zrozumiecie, według którego przymierza postępujecie. And if you're under the old covenant, that God will bring you into the new covenant. Jeżeli jesteś jeszcze w starym przymierzu, to Bóg cię może wprowadzić do nowego przymierza. Just follow me the way I read it in English, sentence by sentence, all right? The writer said, the Lord found fault with the old covenant. Pisarz mówi, że Pan znalazł winę, błąd w waszym przymierzu. He said, I'm going to make a new covenant with the house of Israel. I mówi, ja zawrę nowe przymierze z domem izraelskim. And with the house of Judah. I z domem Judy. Not according to the covenant I made with the fathers. Nie takie przymierze, jakie zawierałem z ich ojcami, because they broke my covenant, dlatego że oni przestąpili moje przymierze, but I will make a new covenant, ale uczynię nowe przymierze, with the house of Israel after those days, zawrę z domem izraelskim po tych dniach, I'll put my laws in their mind, dam moje prawa w ich serca, write them in their hearts, na ich sercach napiszę, I will be a God to them, będę ich Bogiem, they'll be a people to me, a oni będą moim ludem. I will be merciful to their sins. Będę miłosierny dla ich grzechów. Their sins and iniquities I'll remember no more. I grzechów i nieprawości ich więcej nie wspomnę. He said a new covenant he is making. I mówi, czy nie oto daje nowe przymierze. And the old will wax old and pass away. A to stare przymierze przeminie. I am going to ask the Holy Spirit now to open your minds and your hearts to this wonderful truth. Chcę prosić Ducha Świętego teraz, aby otworzył wasze serca i wasze umysły na tą wspaniałą Bożą prawdę. This is one of the most profound messages in the Bible.
Jest to jedno z najwspanialszych, najgłębszych najgłębsze poselstwo w Biblii. Now you know we have all neglected it because most of you say I have never preached on the covenant. Wiemy wszyscy, że myśmy to jakoś omijali, bo większość z nas nigdy nie usługiwała na temat nowego przymierza. But this is going to be the message that is heard around the world. Ale jest to poselstwo, które będzie słychać po całym świecie. It is the only message that is going to overrule legalism. To jest jedyne poselstwo, które pokona legalizm. It's the only hope for ministers. To jest jedyna nadzieja dla kaznodziejów. It has changed my life. Ono zmieniło moje życie. I ministered for years under the old covenant. Ja przez wiele lat usługiwałem według starego przymierza. Always striving to meet some standard. Zawsze starałem się dojść do jakiegoś poziomu. Trying to meet some standard that was too high. Starałem się utrzymać jakieś standardy, które były dla mnie za wysokie. Now if you know my ministry, I've preached holiness for 40 years. Jeżeli znacie, wiecie coś o mnie, to wiecie, że już usługuję od 40 lat. I've preached holiness stronger than I've ever preached it. Zwiastuję uświęcenie, świętość więcej niż ktokolwiek inny. And the new